Hejka, cześć, przychodzę dzisiaj do Was z Holem Lubbecksowym, z moim ulubionym filmem, z Waszym ulubionym filmem. Nie przedłużam, bo udało mi się upolować ostatnio kilka naprawdę bardzo fajnych rzeczy, w super scenach, super składy. Nawet jest taka jedna nietypowa, mam kaweczkę zrobioną, zróbcie sobie coś do picia, do jedzenia i lecimy. Słuchajcie, upolowałam przepiękną vintage'ową sukienkę i nikt nie był chętny na nią, a ja stwierdziłam, że widzę w niej ogromny potencjał i ta sukienka wygląda przepięknie na sylwetce, widzę ją do opalonej skóry w lecie. Widać, że to jest taki typowy vintage, sukienka jest dłuższa i pokażę ją Wam z bliska, dlatego że ma bardzo fajne przeskalowane ramiona, bo ma poduszki. Ja tych poduszek nie będę wypróbowała. Jest ślicznie tutaj zapinana i cieszę się, że ten dekolt nie jest za duży, tylko jest taki classy, wiecie o co chodzi, taki jak ja lubię. Sukienkę możemy sobie wiązać z przodu, możemy sobie wiązać z tyłu i możemy ją na przykład zapiąć albo delikatnie rozpiąć, w zależności oczywiście od tego, czy chcemy bardziej pokazać nogę, czy mniej, ale za sukienkę zapłaciłam 8 zł i powiem Wam, że jak przeglądam sobie teraz te wszystkie strony internetowe, to bardzo powraca moda na sukienki vintage, zwłaszcza latem, i widzę ją do jakiegoś delikatnego koszyka, do jakiegoś kapelusza, delikatnie spiętych włosów albo rozpuszczonych, puszczonych w delikatnym makijażu. No totalnie to jest coś, co mnie urzekło, więc taka sukienka właśnie wróciła ze mną. Dajcie mi znać, czy byście po nią sięgnęły, czy nie. Ciekawa jestem, czy byście ominęły tą sukienkę, czy byście ją wzięły. Zerknę sobie jeszcze na markę, bo to jest jakaś Denny of London. Nie znam kompletnie, ale podobają mi się w ogóle te guziki. Zobaczymy sobie na skład, tak z ciekawości, czy tutaj jest jakiś, no nie ma składu, niestety nie ma metki z składem, a nie, tutaj jest, przepraszam bardzo, pranie ręczne i tutaj jest 100% poliester, no ale dobra, bardzo, bardzo jest ładna, więc ten poliester przeboleje i zaraz Wam wskoczy, pokażę, jak wygląda na sylwetce. Słuchajcie, pozostając w temacie lata, ja już żyję latem. Ja Wam powiem szczerze, że ostatnio koleżanka mi powiedziała: Karola, ale tak naprawdę luty, marzec, już będziemy żyli od kwietnia tym latem, chociaż jak patrzę sobie wstecz w moim iPhone'ie na zdjęcia, że ja w tamtym roku w majówkę byłam w puchowym zimowym płaszczu, to myślę sobie, okej, marzy mi się, żeby to naprawdę była taka majówka jak kiedyś po 40 stopni, a nie po minus 10, no ale okej, miejmy nadzieję, że jak najszybciej to lato do nas przyjdzie. Spójrzcie na tą koszulę, ona kosztowała 9 zeta i to jest rozmiar M, koszula jest duża, ale ja ją widzę, no, do jeansów, do białych spodni, do krótkich spodenek. To jest totalnie coś pięknego. Można ją narzucić na strój kąpielowy. Tak bardzo mi się podoba zestawienie kolorów, że tutaj mamy róż z tym pomarańczym i to są paski. No, piękna jest ta koszula. Naprawdę, powiem Wam, że uprałam ją sobie i ona będzie czekała ze mną na ciepłe dni. Nie mogę się naprawdę doczekać, aż w tą koszulę wskoczę. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak ona wygląda na sylwetce. No i jest po prostu taką M-ką, typową M-ką, ale taką większą oversize. To też mi w sumie bardzo odpowiada. Was for sale, I might buy it all. Don't wanna put in work, now you just wanna ball. Got Louis bags with no money in them. Bigger the lie, the harder they fall. I tutaj słuchajcie, mam moją perełkę, którą pokazywałam Wam już na Instagramie i tyle z Was napisało do mnie, że kurczę, za to kochacie lumpy, że kupuje się super składy w fajnych cenach, 8 zł, znowu 8 zł. Trafiłam na lumpek w Mielcu, na osiedlu Borek, w którym byłam kiedyś raz i trochę się przeraziłam, co tam się dzieje, ale powiem Wam, że wpadłam w dostawę towaru, ale to była gdzieś jakaś godzina 14 i już można powiedzieć, ten kurz opadł z rana i udało mi się upolować taki przepiękny sweter z Gapa i sweter ma świetny skład, dlatego że 80% to jest wełna, a
20%, to już Wam mówię. To jest chyba akryl, tak? Nylon, przepraszam. 80% lamb's wool i 20% nylon. No i bardzo mi się podoba to, że jest ten sweter rozpinany tutaj. Te swetry teraz powróciły, one są mega modne. I ja zamówiłam sobie kiedyś taki z Massimo i go odesłałam, dlatego że był tak kiepskiej jakości, a był tak drogi, że myślę sobie, o nie, Karola. Wiecie, że w lumpeksach można znaleźć mega składy, mega swetry, mega marynarki. Ja zawsze będę powtarzała, że marynarki i swetry to jest lumpeks. Po prostu nawet szkoda gdzieś tam wydawać większych pieniędzy, tym bardziej, że kaszmiry. No to wszystko jest. Nawet jak oglądacie moje poprzednie odcinki lumpeksowe, to widzieliście, że piękny kaszmirowy sweter upolowałam Ani, mojej koleżance, z którego jest też zadowolona. Zresztą nawet ostatnio upolowałam jej przepiękną marynarkę za 6 zł, nową z metką wełnianą, też była zachwycona. No i sweterek jest cudny, jest szary, jest uniwersalny. Ja teraz już widzę, że odchodzę od tej takiej garderoby, że kupuję coś, bo jest fajne i gdzieś tam i tylko dlatego, że jest tanie. Nie, nie, nie. Ja już bardziej podchodzę teraz do kompletowania swojej garderoby, żeby naprawdę to było uniwersalne i żeby mi pasowało też do większości rzeczy, bo tak się później zastanawiam, do czego ja to założę. I tak jak na przykład ta koszula w paski jest typową, fajną letnią koszulą, którą skomponuję do prostego, zwykłego, jakiegoś jednokolorowego dołu, no tak często później na przykład jak mamy zbyt wiele takich kolorowych, jakichś pstrokatych rzeczy, to po prostu ich nie nosimy, bo sięga się po prostsze rozwiązania na co dzień, wiecie, o co mi chodzi. Więc ten sweter dla mnie to jest hit za 8 zeta, wełniany, po prostu picobello, gapa, rozmiar M, pokażę Wam z bliska. Kupiłam sobie piżamę. Piżamy kupiłam, bo była nowa z metką, była z Primarka, więc to nie jest coś górnolotnego, ale powiem Wam, że ta piżama kosztowała 10 zł i była z Grinchem. To jest świąteczna piżama, która również może mi posłużyć na następny sezon, ale ja będę teraz w niej spała, bo naprawdę spoko. Jest XS-ką, ale jest taką dużą XS-ką. Ja bym powiedziała, że to jest nawet taka trochę M-ka. Oczywiście mam też do niej dół od piżamy, zaraz Wam pokażę, bo to był komplet. I powiem Wam, że tych piżam było bardzo dużo. To też świadczy o tym, że do lumpeksów spływają często kolekcje na przykład czy z Primarka, czy z Nexta. Co nie zeszło, nie sprzedało się w sklepie, często wszystko schodzi do charity shopów albo właśnie do second handów i możemy wybierać sobie rozmiarówkę. To nie jest tylko tak, że jest jakiś tam jeden egzemplarz, choć bardzo często też, ale właśnie z tymi piżamami było tak, że było ich naprawdę dużo. No i tutaj mamy Grinch, ta edycja. I piżama jest, to jest taki misio, to nie jest polar, ale taki misio bardzo delikatny, bardzo cienki, taki, że nie spocimy się w tym za bardzo, więc ja stwierdziłam, że złapię sobie taką piżamę, bo naprawdę podobał mi się motyw tego Grincha. Was for sale, I might buy it all. Don't wanna put in work, now you just wanna ball. Got Louis bags with no money in them. Bigger the lie, the harder they fall. Fast route, for me it's always been a cash route. Bad route, spend some money, switch a piece of cash out. Always been a stand-up guy, never back down. Fajnie, że piszecie w ogóle do mnie na Instagramie, kiedy kolejny odcinek, Karola, kiedy kolejny odcinek. Tak się cieszę, że lubicie oglądać moje zakupy. Tutaj mam Adidas spodenki, ale te spodenki, słuchajcie, powędrują do córki mojej przyjaciółki, dlatego że ja sobie je kupiłam i one kosztowały 12 zł. To jest rozmiar 34-36 i one są na mnie dobre, ale ja nie będę ich nawet mierzyła, bo powiem Wam, że one na mnie wyglądają po prostu jak majtki. Tutaj wszędzie są dobre, ale naprawdę wyglądają jakbym miała takie bokserki na sobie, więc jakoś tak niekomfortowo się czuję chodząc po domu w czymś takim. No nie, już to nie jest ten czas, ale fajnie, bo też Wam pokazuję, że można po prostu w second handzie upolować fajne rzeczy. Te spodenki akurat były bez metki, ale widać, że są totalnie nowiutkie. Mogę Wam gdzieś tam w środku też pokazać, że to jest wszystko nowe, mają takiego misia. No ale tak jak mówię, idą do córki mojej przyjaciółki, bo ja wiem, że ona totalnie też będzie zachwycona z tego zakupu, że
będzie jej się to podobało. Ma 13 lat, więc też na pewno będą na nią dobre, więc akurat te spodenki wędrują nie do mnie. I słuchajcie, kolejny zakup, z którego bardzo się cieszę, dlatego że też w palecie kolorystycznej, gdzie bardzo dobrze odnalazłam się w szarościach, w kolorach niebieskich, w kolorach takich morskich, szaro-niebieskich, tak ten sweter jest swetrem robionym ręcznie i powiem Wam, że ja go widzę do koszuli, widzę go do właśnie takich dużych koszul, ale widzę też na przykład do standardowego t-shirtu dużego z krótkim rękawem. Można tutaj zrobić tak piękną stylizację i tak bardzo kamera jest niewdzięczna dla tego swetra, bo on jest po prostu śliczny. Nie ma tu żadnej metki, bo tak jak mówię, to jest sweter, widać, dziergany na drutach. Możemy sobie rozpiąć guziki i na przykład całkowicie... Chyba teraz będę się męczyła, jak to będę pokazywała, ale zaraz Wam pokażę wszystko na przebitkach. Możemy sobie rozpiąć ten sweter i zrobić taki kołnierz, jakie teraz kołnierze są modne. To jest sweter bezrękawnik. Bezrękawniki powróciły do mody z mocnym przytupem już półtora roku temu. I cały czas gdzieś tam prężnie widzę, ewoluują w przeróżnych formach, kolorach. Dużo jest tego w sieciówkach, ale wiecie, jak to jest z tymi sieciówkami? To jest to, że wszyscy... mają to samo, wszyscy mają bardzo podobne kroje tych swetrów, bardzo podobne kroje, dlatego ja zachęcam, żeby jednak udać się do second handów i polować takie pojedyncze egzemplarze, gdzie widać, no ktoś włożył serducho w wydzierganie tego swetra, nie chodził w nim, podał dalej w świat i ja sobie go przygarnęłam. Ile kosztował? Kosztował chyba 14 zł, ale podoba mi się to, że to jest wełna i zobaczcie, jak on jest pięknie zrobiony. To jest naprawdę świetna praca, nawet Wam tutaj z boku pokażę, jak to wszystko ładnie wygląda. No i mam jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Bluza do chodzenia po domu. Ja w ogóle nie kupuję ubrań już do chodzenia po domu, ale w trakcie naszej przeprowadzki zrobiłam tak ogromny research moich ubrań, w których właśnie po domu chodziłam i zobaczyłam, jak bardzo te ubrania są zniszczone. To są ubrania, w których chodzę od lat, naprawdę, czasami od 4-5 lat. Mam jakieś swoje ulubione bluzy, swoje ulubione dresy, w których wskakuję po prostu po przyjściu do domu. Macie tak, że rozbieracie się, czy chodzicie na przykład w tym, czym wyszliście do domu, bo ja bardzo lubię wskoczyć w takie swoje wygodne ubrania i już ściągnąć to, w czym byłam na zewnątrz. No i worek rzeczy wylądował do... takiej zbiórki, oddałam to wszystko, no i stwierdziłam, że muszę właśnie kupić sobie kilka jakichś fajnych piżam i kilka fajnych dresów do chodzenia po domu, dlatego ta piżama z Grinchem i słuchajcie, kupiłam sobie piżamę z Nexta i to jest no taka bluza, również z motywem świątecznym, tutaj mamy motyw myszki Miki, jest bardzo fajnej jakości i to też przykuło moją uwagę, że ona jest taka mięsista, nie jest taką cienką bluzą, ale jest po prostu bardzo fajną, wygodną bluzą i ona kosztowała tylko 6 zł. Ja mam wrażenie, że już takich cen powoli w lumpeksach nie ma, że jest coraz drożej, że często takie rzeczy kosztują po 30-40 zł. A ta była nowa z metką i jest już ubrana, czeka na premierę. No i słuchajcie, ostatnia moja ukochana rzecz to jest sweter, który udało mi się upolować w Mielcu w Majstrze. Widać, że to jest totalny old school. Old school. Czy vintage? Nie. Ale old school na pewno. Myślę, że z lat 90. Marka, już Wam mówię, Dralon. W 30 stopniach i nie wolno tego prasować. I dużo osób mi komplementuje ten sweter, mówiąc, że wygląda, jakbym miała dwa swetry na sobie. Tak bardzo mnie urzekł ten sweter. Ma zielony golf i tutaj cały zielony przód w no, taką jodełkę. A tutaj mamy przepiękny kolor ekry śmietankowy. Ja sobie ten sweter wywijam, bo on był nieco dłuższy. W ogóle to jest bardzo duży sweter, ale tak duży. Ja myślę, że teraz też większość z nas uwielbia duże swetry, bo po prostu czujemy się w nich komfortowo, możemy je zarzucić i one robią całą stylizację, więc ja skusiłam się na ten sweter, bo to jest totalnie to, co mi w duszy gra w tym sezonie, zwłaszcza, że no mamy trochę tego śniegu, nie mogę powiedzieć, że nie.
Wystarczy taki sweter, nakładam jakiś tam delikatny t-shirt pod spód i na to na przykład jakąś ramoneskę albo płaszcz i wygląda przepięknie. Słuchajcie, za ten sweter zapłaciłam nie więcej niż 10 zł, bo akurat w tym przypadku nie pamiętam ile, ale tego dnia było wszystko minus 90%, więc no naprawdę on... Przepraszam, zaraz Wam powiem. Za dwa swetry tego dnia zapłaciłam 26 zł, czyli powiedzmy około 13 zł kosztował. O, bym się pomyliła o parę złotych. No ale około 13 zł właśnie kosztował ten sweter i uważam, że no jest cudny. Jest cudny. Słuchajcie, ja już nawet byłam w nim dwa razy i dwa razy go prałam, bo dwa razy się akurat w nim pobrudziłam i świetnie zachowuje się po praniu. A ostatnio kupiłam sobie sweter z mango i był na jedno pranie. Więc tak, lubię. Rump forever. Ok, i to były moje wszystkie zakupy z second handu tym razem. Kupiłam je na przestrzeni powiedzmy ostatniego miesiąca, może półtora miesiąca, ale to nie jest dużo, nie jest mało, ale widzę, że bardzo podchodzę jednak mądrze do tych zakupów i kupuję to, w czym będę chodzić, albo unikatowe rzeczy, albo takie, które po prostu będą pasowały do większości mojej garderoby. W ogóle też zauważyłam, że bardzo modne się zrobiło zakładanie lumpeksów online. Dajcie mi znać, czy macie jakieś fajne lumpeksy online, bo ja ostatnio znalazłam na Instagramie. Dziewczyna prowadzi Instagram z takimi unikatowymi swetrami. Jak ja zobaczyłam te swetry, jakie one są piękne, tylko tam są swetry po 300 zł, składy mają cudowne i na przykład w kilka minut wyprzedają jej się rzeczy. Także jak na przykład myślę sobie, kochacie lumpy, a szukacie pomysłu na biznes, to widzę, że to ma sens i teraz cieszę się ogromnym zainteresowaniem, bo jest jednak dużo osób, które kochają kupować no, rzeczy, które są w pojedynczych egzemplarzach, a na przykład nie lubią chodzić po lumpeksach, bo też się z tym spotkałam, więc widzę, że coraz więcej lumpeksów online się zakłada i oczywiście cieszę się z tego powodu. No ja sama jestem jednak zwolennikiem pójścia i kupienia czegoś za parę groszy niż płacenia 300 zł za sweter, ale uważam, że jest to super pomysł jak na to, że faktycznie kupujemy coś, co jest w jednym egzemplarzu, no i ma super skład, bo to właśnie o to chodzi. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia. Buziaki, pa!